Cześć i czołem! Kolejny raz jesteśmy we Władysławowie. Jesteśmy na zmaganiach Gravel Cup. W zeszłym roku byliśmy, 2 lata temu byliśmy. Jest nas dużo, ponad 25 osób z Władek Team, na mniej więcej 100 uczestników, także jest naprawdę grubo. Tym razem te zmagania Gravel Cup zaliczane są do Złotej Ligi. A o co chodzi w tej Złotej Lidze? Za chwilę porozmawiamy z organizatorem. Robercie, to jest który już Gravel tutaj u nas? No, to już jest piąte wydanie. Piąte wydanie. Piąte. Słuchaj, plaża we Władysławowie, któryś raz z kolei, to znaczy, że tutaj jest dobrze? To nie jest dobrze, tutaj są najlepsze plaże, gdzie jest najwięcej rybek w maju. I dlatego tu się odbywają też te zawody. Ta edycja Gravela jest nieco inna niż te poprzednie, nie? No tak. Mamy więcej narodowości. Zgadza się. Jakie to są narodowości? Mamy zawodników z Polski, z Niemiec bardzo dużo, z Grecji, z Tunezji i z Holandii. O kurczę, no to już zaczyna już być grubo, słuchaj. Tam patrzałem, około 100 zawodników jest. Od pierwszego Gravela jesteście tutaj we Władysławowie, jesteście w Pomorzance. No rozumiem, że no po prostu pasuje wam ta lokalizacja, no i to ta gościnność. Jak najbardziej. No tutaj bardzo dużo takich znanych twarzy jest. Mógłbyś wymienić kilka? Oczywiście. Między innymi mamy tutaj 10-krotnego mistrza Niemiec oraz 2-krotnego mistrza świata, Dieter Grossmann z Niemiec. Mamy Andreas Burkhardt, jest też z Niemiec, też jest 12-krotnym mistrzem Niemiec i 1-krotnym mistrzem świata, tak więc no jest naprawdę poważnie. No widzę, że kadra narodowa ma też dwie drużyny chyba, nie? Tak, tak, zgadza się. No i Władek Team chyba z 25 osób. No, a jak nie lepiej? Jak nie lepiej? No to kurczę, tak trochę kosimy, zawodu cholera weźmie, połowa ludzi. Inne kluby powinny się od was uczyć. No jest nas dużo, także no tej plaży kawałek zajmiemy, co? No, około 10 kilometrów. Będą jak zwykle 3 sektory i sektory będą oddzielone o parę kilometrów od siebie? Niekoniecznie. To znaczy jeden sektor będzie oddzielony, ponieważ jest tam akurat taki teren, gdzie są płcizna i tą płciznę żeśmy ominęli, żeby tam nikt nie musiał za kary stać łowić. Dlatego jest tam taka mała przerwa, ale generalnie w sumie można powiedzieć, że to jest jednym ciągu. Robert, powiedz o takiej tendencji, która najprawdopodobniej wejdzie do nas kiedyś, bo my łowimy na 2 wędziska i 4 haczyki na tych wędziskach, o ile one są oczywiście małe, te haczyki, a za granicą łowi się na 1 wędzisko z 3 haczykami. Nie? No tak, tak. Na zawodach głównie łowią na 1 wędkę z 3 haczykami. To teraz wprowadzili od tego roku też nawet w Niemczech, gdzie w Niemczech do tej pory łapano też tak jak u nas na 2 wędki i 2 haczyki. Czy to jest godne wprowadzania? Moje zdanie takie nie jest, ponieważ moim zdaniem jak masz 2 wędki, masz możliwość szukania tej ryby. Jak masz 1 wędkę, to decydujesz się, łowisz z przodu, łowisz daleko. Nie masz możliwości 2 szukać. Także ja jestem osobiście zwolennikiem 2 wędek, ale no jak
trzeba będzie, to trzeba będzie na jedną wędkę. No bo powoli nam się taki zestaw śledziowy robi, nie? No dokładnie, dokładnie. Bo to trzy haczyki, ale to są też małe haczyki. Tam nie można takich na dorsze chyba dużych wrzucić, nie? To znaczy generalnie w Niemczech nie ma ograniczenia haczyka wielkości. To tylko w Polsce jest. Aha, takie coś. Bo załóżmy, jak jest, jak się łapie akurat na plażach, gdzie jest duży dorsz, no to trzeba ten haczyk mieć większy, bo mały, to się tylko pokaleczy ryby, tak? A znowu, jak jest mała ryba, załóżmy mały kefilon, no to wtedy trzeba troszeczkę mniejszy haczyk, nie? Czyli jak na razie te nasze przepisy są optymalne? No powiedzmy, że mogłoby trochę być poprawione, znaczy zniesienie załóżmy haczyka, wielkości haczyka, bo nie widzę w ogóle jakiego sensu jest ograniczenie szerokości haczyka, ale pozostałe wszystko jest okej. Tak. W całych zawodach wystartowało 95 osób. W pierwszym dniu złapaliście w sumie 860 flonder. W drugim dniu, który był bardziej obfity, złapaliście 924 flondry i jednego torbuta. No i teraz za takie piękne wyniki, bo żeście naprawdę tutaj pokazali się z bardzo dobrej strony, należą się nagrody. I tutaj oddaję głos już organizatorom, ale jeszcze coś wspomnę. Myśmy, słuchajcie, 2 tygodnie temu łowili 10 dni non-stop, pobiliśmy rekord Polski. No i myśmy przez te 10 dni, czyli 240 godzin, złapali 280 flonder, no i jednego łososia, także wy byliście o 5-krotnie lepsi od nas. Sołtysik Marcel. Drugie miejsce, Furman Mikołaj. I pierwsze miejsce, i to bardzo mocne pierwsze miejsce, Bolda Michał.
Gratulacje i aplauz. Karsten z Dziesika. Drugie miejsce Izabela Wajman. I pierwsze miejsce Wilhelm Miranda. Sobota Leszek, miejsce czwarte, Krężel Grzegorz. I teraz poproszę na podium, miejsce trzecie, Małecki Krzysztof. Przeczytam 10 najlepszych drużyn, pierwsze 3 drużyny do przodu. Ich lese die 10 besten Teams vor, die ersten 3 kommen bitte nach vorne. 10. miejsce. Junior Grauwel Władek PL. Miejsce 9. Drużyna Pomuchel 3. Miejsce 8. Grauwel Team. Miejsce 7. International Fishing Team.
Miejsce szóste, Tubertyni Pomorzanka Polska. Miejsce piąte, Tubertyni Polska 3. Miejsce czwarte, Team 2. I teraz na przodu, proszę do przodu, jest die erste drei nach vorne bitte. Grauwelt in Deutschland. W składzie Burkhard Hansen Dimi. Drugie miejsce, zweite Platz, Degamix. Rubesz Heinrich Stockfisch. I pierwsze miejsce, drużyna Angeltum, Grautig, Schocknecht i Schocknecht. Jak się łapi? Władek Team! Jest mów!